Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do drugiej części wielkiego finału w grze The Settlers 7. Zaświeciło nam tu piękne słońce, no to już się robi miło. Słońce? Słońce? Słońce, wracaj! No to już tyle, było miło, ale się skończyło. Okej, bierzemy się tu ostro do roboty, bo jeszcze sporo tu przed nami w tym finale. Niestety wróg czai się na nas z każdej strony, więc trzeba się przygotować tu nieco lepiej do obrony. Zdobyć kolejne punkty prestiżu i już odpalić sobie możliwość stawiania fortyfikacji. Jedną z fortyfikacji na pewno fajnie by było tutaj rozbudować. Tutaj? Tutaj, może i tak. Drugą może w tej okolicy już zawczasu. No i powoli pomyśleć też nad rozwiązaniem innych problemów, jakie nas tutaj trapią w okolicy. Brak właśnie narzędzi do pracy. Okej, kolego, ty chyba oddasz swój młotek. Oddawaj młotka. Tak, to... Wyskakuj z tego młotka, może tak. Twoi duchowni opracowali nową technologię. Okej, duchowni opracowali technologię lepszych fortyfikacji. To jest bardzo dobra wiadomość, ale niestety jedna z nielicznych aktualnie. Bo mamy tu jeszcze sporo do zrobienia. Na pewno trzeba podnieść limity, rozbudowując rezydencję. Okej, raz, dwa, trzy... Może tyle. Jak tu wyglądamy w ogóle z drewnem i z kamieniem? Nie jest jeszcze źle, ale wiadomo, że i to będzie trzeba zaraz coś tu wykombinować, żeby sobie z tym problemem poradzić. No tutaj ta zwierzyna powoli, powoli też nam znika. W sumie niestety. Okej. Ale jakoś tak to królestwo zaczyna działać, zaczyna wracać do normy. Mam przynajmniej taką cichą nadzieję. Ty, kolego, pracuj może na żądanie, tak samo jak twoi inni koledzy tutaj, którzy nas używają niepotrzebnie drewno. Podobnie jak... Nie, ty możesz akurat pracować zawsze, bo nie zużywasz nic istotnego. Tak samo jak tutaj kolega też może zawsze funkcjonować. No to niech i tak będzie. Browary. Dwa browary działają. Piekarnia trochę słabiej. Jak stoimy w ogóle z wodą? Mamy duży zapas? Nie mamy dużego zapasu wody, więc warto by postawić chyba jeszcze jedną studnię. Okej. Trochę ona kosztuje, ale powinno to ruszyć też, czy rozruszać produkcję chleba. Mamy wszystko? Mamy wszystko. Jadło. Pozostaje czekać. Budować armię do obrony. Właśnie, jak jesteśmy przy złocie, może też niech oni lecą na wyszukane jadło, podobnie jak panowie od węgla. No, to trochę nam opóźni wydobycie, ale myślę, że ostatecznie powinno być lepiej, jak nam to wszystko dostarczą w większych ilościach, tym bardziej, że mamy mały zapas tych surowców. Tak, żeby wykorzystać je zarówno do produkcji tutaj u ślusarza, jak i w mennicy, więc jest spokojnie. Tak patrzę, czy czegoś nam jeszcze tu nie brakuje. Wszystko w miarę nam przybywa tu powoli, więc chyba powinniśmy pomyśleć, tak, może najpierw nad tymi fortyfikacjami powinniśmy pomyśleć, a w następnej kolejności nad koszarami, tak, żeby postawić kolejnego generała, no i tak, żeby ten generał... Gildia kupców niekoniecznie. Koszary gdzieś tutaj się uda to postawić? Może lepiej by było gdzieś dalej, by wojskowi mieli bliżej do przejścia, ale niech będą. Tutaj będziemy mogli zdobyć kolejne punkty prestiżu, tak żeby zakupić kolejnych generałów, no i móc się bronić z dwóch stron. Jak tu w ogóle, kolego, wyglądasz? Sześciu ludzi masz, mamy już lekką przewagę nad nim, co więcej, on nie ma tutaj żadnych umocnień. Udało ci się zmodyfikować budynek. Dobrze, zdobywasz punkt zwycięstwa. Więc jak dojdą tu do nas wojskowi, to myślę, że skoczymy, podbijemy jego tereny i jakoś tam będziemy się starali fajnie to wszystko rozlokować. Widzę narzędzia, już bardzo fajnie nam tu przybyły. Odkąd pan tu leci na wyszukanym jedzeniu, no to działa to też dużo lepiej. No i chyba wszystko zaczyna tak wracać do normy. Naprawiliśmy błędy z poprzedniej części i zaczyna to wyglądać całkiem nieźle. Jest tu jeszcze sporo do zrobienia. Jak chociażby przepuszczenie ataku na tego dziada. On na bank się na nas tutaj czaił, tylko jak wystraszył się, że już tu podnosimy fortyfikację, no ale miał za mało wojska, żeby cokolwiek zdziałać. Co prawda, no nam się też trochę tego wojska tu wyludni po tym ataku, ale bardzo fajnie będzie zdobyć ten teren, póki nie ma tu umocnień. No będziemy mieli dostęp do żelaza, do węgla, do drewna. No właśnie, będąc przy drewnie, gdzieś tutaj widzę, mamy tereny zielone, sporo ryb. Warto się zainteresować chyba tą okolicą. Dorzucimy może magazyn. I takie jedno miejsce, gdzie nie będziemy polować, ale niestety zwierzyna też może zniknąć z tej okolicy, chociaż mam nadzieję, że tutaj leśnik będzie sobie radził. No i chaty drwala.
jak najbardziej dwie. Z tym akurat średnio stoimy, tak jak widziałem tutaj. Resztę rzeczy mamy całkiem nieźle zapewnioną. No i jest atak. Czy mam jakieś technologie, które mogłyby nam niebawem pomóc w ataku? Średnio tutaj najwyżej balistyka, ewentualnie szarża. Ale na to wszystko będzie potrzeba duchownych. Właśnie, będąc przy duchownych, jak wygląda nasz kościół? Gdzie my tutaj... Tak, zwiedzanie wulkanów to jeszcze będziemy mieli tu na spokojnie. Rozbudowa. Nie można już rozbudować. O, to coś przegapiłem, jakąś informację. Czyli co? Mamy pałac biskupi. No to bardzo dobrze, to nie musimy się interesować wrogiem tym, że jakoś się tam rozbuduje w międzyczasie. Okej, zwolniło się trochę miejsc w naszym królestwie. Dorzucimy pikinierów. No i fajnie. Mamy też narzędzia już przydzielone chyba do wszystkich ludzi chętnych do pracy. No i teraz przydałaby się ta barykada tutaj, palisada, cokolwiek to tu jest. Powoli to stawiają, więc nie jest źle. Widzę, że chyba nasz ojciec się zbliża do nas. No, gdzieś nas jeszcze tutaj oddziela ta wioska, ten neutralny teren. No, zobaczymy, co tu z tego wszystkiego wyjdzie. Fajnie by było go zdobyć, moglibyśmy wysłać mnichów w tym celu. Udało ci się powiększyć królestwo. Ale z drugiej strony, nawet jakbyśmy go zdobyli, nie mając dużej przewagi liczebnej tu wojska, no to szybko ojciec by mógł nas odbić, więc chyba na początku pozwolimy naszemu ojcu zdobyć ten teren, a później jak on straci trochę ludzi w tym miejscu, no to my ruszymy z atakiem, póki nie ustawi palisadę. Zobaczymy taką, mam nadzieję, że to tak wyjdzie, ale czy tak się uda na pewno, to wyjdzie za moment w praniu. Czy tu wszystko działa tak, jakby miało działać? No, kolega nie ma zwierzyny. Jakby poszedł kawałek dalej, to by coś na pewno jeszcze znalazł, więc wyślemy go tutaj. Widzę, że z wyszukanym jadłem średnio stoimy. Ktoś tutaj dostał w międzyczasie wyszukane. Zastanawiam się, czy nie ograniczyć komuś dostępu do tego jedzenia. Bo na bogato tu szaleje. Tutaj nie mają. Może ślusarz. No i jeszcze te narzędzia by się przydały zdecydowanie. Po prostu będziemy musieli mieć oko na to wszystko i gdzieś coś wykombinujemy, a może po prostu zapewnimy naszym masarniom tutaj jeszcze trochę więcej zwierzyny łownej i też powinno być ok. Ok, no to teraz tak, rozbudowa tu w tym miejscu, bo nie będziemy mogli zostawić tego tak tu bez obrony żadnej. Myślę, że jeżeli chodzi o tego przeciwnika, to palisada powinna go na stosunkowo długi czas powstrzymać. No a też trzeba pamiętać, że odblokowaliśmy szybki marsz tutaj, forsowny marsz, dzięki czemu będziemy mogli się między naszymi terenami dość sprawnie przenosić. Mam przynajmniej taką cichą nadzieję. No i gdzieś musimy pamiętać o tych pikinierach. Niech ich cały czas rekrutują. Stosunkowo tania jednostka w karczmie, chociaż nie ukrywam, że powoli liczę, że te koszary zaraz tu będą działać pełną parą. Gdzieś też miecze by się nam przydały. No i robi się tu bardzo fajnie. Tutaj jest chyba kuźnia. Okej. Kuźnia, chociaż nie wiem, czy to gildia kupców by się bardziej nam nie przydała, chociaż gildię kupców postawimy w nieco innym miejscu, więc niech powstanie kuźnia, tylko że, no właśnie, czegoś nam tu brakuje do rozbudowy tego miejsca, drewna. Tartak, tartak o ile mamy całkiem sporo ich, no to jest problem tutaj z tym drewnem, może niepotrzebnie na papier tak szybko je przemieniłem. No ale teraz już nic nie wykombinujemy. Fortyfikacja została ulepszona. W tym miejscu, w którym obozie? W tym. No to jest o tyle dobrze, że nawet jak Balderus zdobędzie te tereny, to nie powinien za szybko biec tutaj i nas atakować, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Jeszcze tak patrzę, o, zwierzyna bardzo fajnie wróciła na swe tereny. Jeszcze tylko doczekać się, aż tutaj rozbudują nam fortyfikacje i też powinno być z górki. A to jest zakolejkowane jako pierwsze w kolejności. No drewno. Fajnie by było dostać jakieś punkty na przykład za przegranego, no i właśnie uzyskać nieco więcej drewna. Tu duchownych, oj, to by było drogie. Podobnie jak i przekupstwo. Straszna sprawa, kurczę, to wszystko tutaj rozwiązać jakoś sprawnie. Okej, pikinierze. Czekamy też na gildię. Na gildię. O, to już się wszystko myli. Czekamy na koszary, tak żeby muszkieterów też nam dorobić, czy może armatę w dalszej kolejności. No i podbić któregoś z przeciwników. Zdobyć punkty za podbój. To jest gdzieś było. Marszałek polny? Nie, to jest liczba żołnierzy. O właśnie, tutaj. Udowodnij, że jesteś wielkim wodzem. 6 już pokonaliśmy. A ten żółty gdzie nam niby 4 ubił? Nie kojarzę takiej sytuacji.
No ale dobra, niech mu będzie. Wracamy tu do gry. Ubrania nam produkują, więc warto będzie pomyśleć niebawem nad gildią kupców. Myślę, że gdzieś ją w tej okolicy postawimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gdzieś chatę drwala można by było jeszcze jedną postawić. Tutaj zwierzyna łowna jest. Tutaj mamy rybki. No rybki gdzieś tutaj, stąd będziemy mogli też ściągnąć. No ale zobaczymy, król Balderus kolejny obóz podbija i ma 11 ludzi tu. No myślę, że uda mu się podbić niestety te tereny. Kamień, ryby. Dorobimy trochę więcej wojska, tak żeby ewentualnie spróbować podbić Balderusa, tylko znowu strach zostawić te miejsca bez fortyfikacji. Mam nadzieję, że zaraz coś tutaj ruszy i tutaj będziemy mieli jakieś umocnienia. Nie, to pikinier tutaj biegnie niestety tylko. No panowie, jak tu z tą rozbudową idzie? Brakuje drewna czy czego? Drewno jest teoretycznie. Rozbudowa w pierwszej kolejności tu powinna iść. Tylko może po prostu za daleko jest, żeby to wszystko przetransportować. Zobaczmy, czy w naszej okolicy właśnie idzie 5 sztuk drewna. Albo tutaj na chatę leśną, albo właśnie na rozbudowę tego miejsca. Mam nadzieję, że jednak tutaj te wzmocnienia, także jak Balderus zaatakuje te tereny neutralne, no to nim postawi palisadę, jeszcze będziemy w stanie go pokonać i zniszczyć i zdobyć kolejny bardzo fajny punkt zwycięstwa. Co prawda wtedy zremisujemy, no i znów nam nagroda nie będzie przysługiwała, no ale cóż, ślusarz też potrzebuje drewno. No to na pewno przyda nam się jeszcze gdzieś chata drwala. Może tutaj dorzucimy, trochę tego jest niby w okolicy. I gdzie dostarczyli to drewno? Czyżby tu? Szkoda, że nie możemy, tutaj mamy teoretycznie pokazane 0 na 8, tylko tak nie zawsze jest wygodnie to rozwiązane. Nie zawsze widzimy, tak, czy dostarczyli już drewno, czy nie. No ale dobra, dworek, drewno, wszędzie od nas chcą drewno, rezydencja też drewno, ale musimy zwiększyć jakoś limit. Może w takim razie lepiej było dworek podnieść. Modyfikacja zakończona. Okej, dobra, już nie musimy tam modyfikować, możemy rekrutować kolejnych żołnierzy i gdzieś tu Balderus ruszył na te tereny. No panowie, ja was proszę, żeby to było pikinier. Kiedy oni tu przyjdą z tym drewnem? Teoretycznie w logistyce jest to ustawione jako priorytet na pierwszym miejscu, na początek jest, powinni tu iść w tym kierunku, chyba że to... O, i teraz się tu, żeby nie pogubić... Czy my na pewno to mamy wszystko dobrze ustawione, ale mam nadzieję, że tak, kolejny pikinier idzie. Najwyżej poświęcimy ten jeden obóz na moment, tak żeby podbić tam Balderusa, a tutaj wrócimy i załatwimy naszego żółtego kolegę, bo no tak jak widać, tego drewna możemy się tutaj szybko nie doczekać niestety. Gdzieś widocznie są inne priorytety, no idzie jakieś drewno, ale nie zdziwię się, no właśnie, jak oni stawiają najpierw tutaj to wszystko. Może magazyn, żeby było łatwiej przenieść czy coś. No zobaczymy, najwyżej polecimy na dwa fronty, jakoś tu załatwimy to wszystko. Jak Balderus będzie już wchodził, o właśnie, do zamku, tak, do zamku, w to miejsce, no to zobaczymy. No drewno niosą tutaj i pytanie teraz, kto to jest, czy to budowlaniec, czy nie, to z Kilofem, albo on tu magazynu nie ma. Trochę pechowo ta górska chata może tu ustawiona. No dobra, musimy poświęcić ten teren, ale po to tylko, żeby go za moment odbić, także wygonić stamtąd Balderusa. No, mój budynek został zmodyfikowany. I zdobyć sporo punktów. Tutaj nic jeszcze nie wybudowaliśmy, mam nadzieję. Udało ci się zmodyfikować budynek. Więc za moment i do tego pana tu wrócimy. Rozwalimy przynajmniej dwóch dość sporych przeciwników. Twoje królestwo jest atakowane. O właśnie, i tutaj nic z tym nie zrobimy. No, będziemy musieli po prostu poczekać, wrócić tu niebawem, pokonać Balderusa. Mam nadzieję, że on nie zdąży w tym czasie postawić tu żadnych fortyfikacji. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Okej, kościół nie, to nam się nie przyda. Kolego, żebyś to się tu nie rozbudował za bardzo. Tutaj na szczęście dalej też już nie powinien przejść, bo mamy fortyfikacje. Panowie, czemu nasze mury są tylko w tym miejscu ustawione? To mi się do końca nie podoba, więc na moment wrócimy tutaj. Niestety Balderus będzie musiał poczekać. Mam nadzieję, że nie zdąży się tu odgrodzić murem w tym czasie, bo byłoby ryzyko, że nasze umocnienia... No właśnie, tutaj nie mamy umocnień, ale że to wszystko by tam padło. No kolego, wara z dworu
Niech nasze wojsko tam idzie. Mam nadzieję, że nim dojdzie to do 100%, to jeszcze go pokonamy. No i załatwimy dziada. Kurczę, ale się rzucił na nasze tereny jak dzik na żołędzia, no i jest. A ty... No, zakończono ulepszanie fortyfikacji. Ślepawy nasz tutaj kolega. Myśliwy. Coś ciebie za myśliwy, jak ty zwierzynę, która ci chodzi pod chatą myśliwego, nie potrafisz ubić. 88, no przerwaliśmy mu tę pracę. O, 94, tak, w ostatniej chwili. No kolego, mam nadzieję, że muszkieterowie cię tu załatwią, bo my mamy robotę na nieco innych landach, tak to do rozwiązania. Zobaczymy. Zablokowało to nam rozbudowę fortyfikacji niestety, no, ale i tak jest, myślę, że całkiem nieźle. Uciekaj stąd. Co prawda nie wiem, czy jak nie będzie tu nikogo do obrony. Natarcie powstrzymane. No i okej. No to uciekaj, gościu. Odbijemy te tereny. Zobaczę, jak tu nasze koszary. No nasze koszary też w budowie. Cały czas gdzieś prawdopodobnie brakuje nam tego drewna. O właśnie. Więc czekamy na nie niecierpliwie. No i lecimy teraz na Balderusa. Nie ma co tutaj specjalnie dłużej już czekać. Tak, czyli na te... No i w tej chwili uratowała nas ta technologia szybkiego marszu. No już ma dwóch. No dobra, mam nadzieję, że rozbudowali chociażby tutaj te umocnienia. Tak, tutaj są, więc tu nas nie zaatakują. Po prostu wrócimy tam jeszcze, zaatakujemy. Ale no, musieliśmy bronić tych terenów. A może ja po prostu je źle tu... Nie, ale chyba nie mieliśmy tutaj palisady. Musieliśmy bronić tych terenów. Wrócimy tu, rozbijemy mu to wojsko, nawet jeżeli przejmie te tereny. A w tej chwili, dopóki Balderus nie ma tutaj fortyfikacji... Przypuszczono na ciebie atak. Okej, okay. Jeszcze tego pożałuję. Ale co za uparty dziad, no. Przegrał, wie, że ma dużo mniej wojska, no ale wie też, że nie mamy generałów do obrony. Dobra, oni tutaj dostawali wyszukane jadło, więc odpalamy tutaj brak jadła. Jak najbardziej to nam się przyda. Pikienierzy tutaj pracują. Jak z tymi browarami? Czekamy. I okej. Okay. No, ojcze, lecimy do ciebie. Mam nadzieję, że nagle armia tu sojuszników nie zbierze się, bo z tego co kojarzę, to mógłby na przykład ten niebieski do niego dołączyć i mu tutaj pomóc. No ale okej, okay, no. Dziad. Pożałuję takiego ataku tu w tym miejscu. Niestety nie szybko będziemy mogli mu tu dać nauczkę. No, gdzieś by się przydały punkty prestiżu i geologów wymyślenie. W sumie to by nawet się nam opłacało z tej racji, żebyśmy odzyskali sporo kamienia. Ale okej, okay, taką ambitną bitwę trzeba podejrzeć tutaj. Co on ma za wojska? No właśnie, bo ja nie podejrzałem co prawda, jakie on ma wojska. No i całe szczęście, że jednak się nastawił też tylko tu na pikinierów i muszkieterów, bo mogło się okazać, że ruszyłem 17 pikinierami tak naprawdę na armię pełną konnicy i ta nasza walka byłaby dość nieciekawa wtedy. Okej, okay, ale chyba mamy przewagę, mam taką nadzieję. Gdzieś tutaj zaszliśmy od tyłu generała. Przez twą nieuwagę przeciwnik zajmuje obóz. No nieuwagę, tak. Jeszcze ten przeciwnik się doigra. Niestety tu już powstała druga armia u Balderusa. Na pewno szybko tutaj będą musiały powstać palisady też lada moment. No i jeszcze tego wojska jest, a jest, no. Teren trudny do walki, ale za to może będzie też i fajny do obrony. Zobaczymy, co za wojska tam się u niego kręcą. To jest ciekawe, ale dowiemy się za moment. Doszły chaty drwala, więc pewnie problem za moment też powinien być rozwiązany. No i królu Balderusie, uciekaj stąd. Udało się wygrać bitwę. No to przejmujemy teraz te tereny. Stawiamy palisady, a nawet kamienne mury i coś wykombinujemy tutaj. No, chociaż boję się, że tu zaraz może powstać palisada i już tego terenu tu nie podbijemy. Panowie od żelaza, jak my z kamieniem stoimy? 24. Czy za przejęcie tych terenów uda nam się zdobyć jakieś punkty prestiżu? Przyznam szczerze, że przydałoby nam się kilka punktów. Bo tu biednie z tym wyglądamy. 7. Bardziej tutaj... tego klasztoru nie rozbudujemy. Koszary to nie wiem w ogóle co z nimi, tu jest jakaś magia. Odkrywasz nowe krainy? Wspaniale. Okej, okay, podbija obóz. Na pewno w tym obozie trzeba szybko zainwestować tu w rozbudowę. No i chyba z tymi terenami niestety się pożegnamy na dłuższy czas, ale w gruncie rzeczy chyba wolę tutaj z tej strony się lepiej bronić w takim centrum i mieć dostęp tu do tych włości miejskich niż... tutaj no przed tym jednym, chociaż tu jakby stała fortyfikacja, to bardzo łatwo by można było się przed nim tu wybronić. No zobaczymy co wyjdzie z tego wszystkiego. Niestety
Balderus ostro idzie do przodu, ostro idzie na atak. Brakuje drewna, brakuje mięsa wyszukanego. To można ich przełączyć już na zwykłe jadło, już z tymi młotkami nie powinien być problem. No i czekamy na kolejne punkty. Okej. Okay. Mamy tutaj to wszystko rozbudowane. Jak to wygląda? Mięsiwo zbieramy. Drewno gdzieś tam też nam doszło w dużych, fajnych ilościach. No i czekamy tak naprawdę na te koszary dodatkowo, żeby zdobyć punkty prestiżu i za te punkty no, wybudować czy wprowadzić do naszego królestwa geologów. Trochę to będzie tutaj nas kosztowało, ale później ci geolodzy będą mogli nam fajnie zdobywać kamień i powinno być też ok. Kolejna wyprawa handlowa. No, trzeba przyznać, że nie spieszy się nasz ojciec z tym. Może i dobrze. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. No nie możemy też stąd się ruszyć, bo zaraz już widzę tego kurczę niebieskiego dziada, jakby na nas się tu pchał. Więc, no to jak w takiej grze planszowej. Czasem trzeba oddać pewne tereny, żeby zyskać inne fajne miejsca. Browary. Może przystopujemy trochę z tym handlem browarami. Już nam to wystarczy, to narzędzia jakby nam ich brakowało, to możemy jeszcze odpalić i mnichów do podbicia jakichś terenów. Jeszcze nam by się to opłacało? Już w sumie nie. Żaden teren, co najwyżej tutaj gdzieś ten neutralny, ale to i tak trzeba było się gdzieś przebić, więc mnichów tym razem do podbijania terenów nie wykorzystamy, ale możemy ich jeszcze użyć do wymyślenia technologii lepszej walki. Dobra, logistyka. Może to dorzućmy tak. Mięso nam jest potrzebne, to na samym końcu, podobnie jak rozbudowa tego kuźnia, też nam bez tych tu koszar się nie przyda. No i znów mamy taki chwilowy przestój. Ale mam nadzieję, że to tylko na chwilę. Tu się zbiera niestety armia nieciekawa za naszymi plecami. Udało ci się zmodyfikować budynek. No dobra, ta rezydencja to się nam tak bardzo nie spieszyła, tak samo jak chata myśliwego, ale okej, z drewnem wracamy do normy, zobaczmy właśnie te podstawowe surowce, czy czegoś nam brakuje, żelazo, złoto, kamień, drewno jest, węgiel również, jedzenia mamy dużo, to wyszukane jadło powoli wraca, no i właśnie myśliwi, ale jeden myśliwy powstał niedawno. Więc myślę, że jest już całkiem ok. Czekamy cały czas na te koszary. Już dostarczyli trochę kamienia tego wszystkiego. No mają kawałek, żeby przenieść to wszystko. Może właśnie będąc przy kamieniu postawimy im tutaj magazyn. Ale mam nadzieję, że lada moment to dostarczą do nas do królestwa. No i jakoś te koszary ruszą. Wtedy będziemy mogli mieć też generała. I na przykład z jednej strony się bronić, a z drugiej jakoś też tam atakować. No i jakoś to tu wszystko będzie. No dostęp do węgla. Całkiem fajne miejsce, a tu panowie co? Koniec złota? Koniec złota. Koniecznie potrzebujemy geologów. Można by było wykupić też punkty prestiżu w tym miejscu za żelazo albo kamień i złoto. No, nie lubię tego robić, tym bardziej, że nam zostało tylko jedno złoto. No, ale nieco... O nie, twój wróg wykorzystuje nowe przedstawicielstwo handlowe. Niech sobie wykorzystuje, co tutaj chce. Dostanie też punkty zwycięstwa, ale 7 punktów to jest naprawdę sporo, żeby coś tutaj zdziałać. I co oni tu kombinują we dwójkę? Boję się, żeby nie chcieli gdzieś od tyłu zaatakować fortyfikacji, choć on chyba właśnie wyruszył na ten ostatni neutralny teren. No na pewno pod względem ilości zdobytych tu miejsce nie wygramy w tym odcinku. I jest, no i doczekaliśmy się. Okej, obiekty prestiżowe, lecimy i geologów za moment odpalimy i to też powinno nam tu nieco przyspieszyć zabawę. Szczególnie, gdzie tu oni byli? Tu. Okej, geolog. No i teraz tak, jeden pan będzie szukał żelaza, a drugi będzie wydobywał to, co ten znajdzie i mamy... Piękne perpetuum mobile. Okej, tym panom brakuje wyszukanego jadła, ale nam aż tak bardzo już tego węgla chyba nie brakuje. Chociaż może akurat przy węglu to by było całkiem niezłe. Ale tutaj też odpalamy nasze kolejne perpetuum mobile. No i jakoś to zaczyna działać. Przy złocie, jeżeli mamy tu wyszukane jadło, to możemy włączyć brak jadła. A węgiel może niech rzeczywiście lecą na wyszukanym. Dobra. Jakoś to tu jest. 12 armia. Cały czas trzeba obserwować armię przeciwnika, tym bardziej, że on już nie będzie tracił żołnierza. O ile do tej pory gdzieś tam cały czas trwały u niego walki, tak teraz już walki się skończyły. Jeden z twych sąsiadów zyskał dostęp do przedstawicielstwa handlowego. Okej, zaraz i my pomyślimy nad gildią. No, opłaca się tutaj zainwestować w muszkieterów. Rycerze, rozbudowa wymagana. Tutaj też wymagana rozbudowa. Ale no właśnie.
Mówiłem, że postawimy jednego generała. Doskonałe w walce wręcz. To by nam się przydało, muszkieterów, a gdzieś do obrony. Zdobywanie fortyfikacji, zdobywanie, w zdobywaniu. No, średnio. Weźmiemy walce wręcz. A czemu tego nie możemy tutaj nająć? A, już został za... A, rozumiem, czyli jak przeciwnik zatrudni jakiegoś generała, no to już później jest ciężko. Prowadzeniu muszkieterów przeciwko piechocie. Nie, to chyba nas interesuje najbardziej walka wręcz stosunkowo. Okej, często korzystamy z takiego rozwiązania. Co prawda będziemy potrzebowali sporo złota. Jak tu, czy powstała palisada w tym miejscu? Jeszcze nie, na szczęście. A to tu jest król Konradin. A tu nas atakował Balderus. Kurczę, ale szaleje on powoli też z tą armią. 7. No i postawił. No to dobra. Tam już nie wyruszymy, ale na pewno przyda nam się generał, żeby bronić tych terenów. Nie wiem trochę, czy nie jesteśmy za słabo tutaj, czy nie jesteśmy czasem za słabo rozbudowani, żeby jakoś ruszyć dalej tu z kopyta, ale zobaczymy. Zainwestujemy w takim razie w mnichów, tym bardziej, że mamy tutaj takie możliwości. Fortyfikacja została ulepszona. Sporo tego zwykłego jadła nam tutaj doszło, więc myślę, że chyba też postawimy w końcu... O, fortyfikacja została ulepszona. No, szkoda, że dopiero teraz, ale lepszy ryc niż nic. Możemy pójść już od razu w kamień. Teraz mamy geologów, to spokojnie możemy pójść w kamień. Co prawda kamień by nam się przydał może też w innym miejscu. Bo jeszcze w planie jest postawienie gildii kupców. Więc gildio 10 sztuk kamienia, chyba ją tutaj postawimy. Będziemy mogli też zdobyć trochę punktów prestiżu. I później spróbujemy się gdzieś tutaj jeszcze rozbudować lepiej. O właśnie, stąd możemy ryby, chociaż te ryby nam aż tak bardzo w tej chwili nie są potrzebne. Leśnik, chatę drwala, to wszystko pracuje tu na pełen etat. Technologię. Możemy właśnie przyblokować przeciwnikowi jakieś technologie jeszcze, żeby on tu nigdzie nie wyszedł. Jak chociażby połów ryb, czy pracę na akord. No i gdzieś szykować się na tą środkową technologię. W sumie tu jeszcze możemy zbadać... wojska i gospodarka przeciwnika mogą być źródłem ważnych informacji. Możemy podglądać przeciwnika, a może. Nie mieliśmy okazji tego odpalić do tej pory, więc warto by było to tu rozruszać też, a tych duchownych zaraz będziemy mieli. Czy coś jeszcze nam potrzebne jest tu w królestwie, żeby wygrać? Zobaczmy właśnie, jakie punkty zwycięstwa moglibyśmy zdobyć. Na pewno bankier by mógł nam już się pojawić niebawem. Włości miejskie, po cichu liczę, że się uda. Z tymi tu specjalnymi miejscami jest ciężko, ale specjalne przedstawicielstwa handlowe by było ok. Geniusz. Kompania handlowa, to chyba też nam się uda, bo nasz ojciec no, tak wolno trochę z tym wyruszył. Jak my już będziemy mieli gildię, to będziemy mogli zdobyć sporo fajnych nowych terenów. Marszałek polny też jest do zdobycia. Co prawda to tak trochę niedobra informacja jest taka, że widzę, że wróg się powoli umacnia. Jak my tu dalej zawojujemy? Fajnie by było rozbić kilka armii, tym bardziej, że ile nam brakuje to do pokonania? Tylko trzech. Więc jakbyśmy gdzieś podbili kogoś niedaleko, tylko właśnie podbić teraz kogoś, jak tu wszędzie są praktycznie... O, a czemu my się jeszcze tu nie odwiedziliśmy, kolego? No i pięknie. Będziemy mieli dwóch. Zawsze coś, a gdzieś jak nas zaatakują, no to jeszcze coś tutaj ugramy. No, piękny teren ze złotem. Kurczę, że ja to teraz dopiero zauważyłem. To się ucieszę, że straci wojsko. A może jeszcze wróci odbić później ten teren. Zobaczymy, co nam tu się uda zdziałać. No to jest taki... Z jednej strony fajne do obrony, bo nas chroni przed kilkoma przeciwnikami, więc fajnie by było tu ustawić fortyfikację, ale z drugiej no... Wyjdzie jeszcze jakoś w praniu to wszystko, jak to wygląda. Więcej złota, więcej geldu, tak? Czyli na pewno jeszcze jedno obejście dla mennicy, aż się dziwię w sumie jak na naszą rozgrywkę, to tego złota mamy stosunkowo mało. Jak z browarami stoimy? 11, nie ma co szaleć, bo myślę, że możemy sprzedać trochę browarów, ale nie ma co tu szaleć. Mąka, mąki dużo, nie, chleba dużo, mąki mało, ale to dobrze, chleba mamy dużo, żelazo jest, wszystko jest. No, gdzieś więcej myśliwych by się może przydało. Świetnie, zdobywasz nową technologię. Okej, okay, i możemy autentycznie, teraz jak mamy tę technologię, podejrzeć, jakie wojska biegają? Możemy. No i tu już biega konnica. To nie jest dobra wiadomość, bo ta konnica mogłaby rozbić naszą armię tutaj i mam wrażenie, że on na to się też tu szykuje po cichu. Mamy nowego dowódcę.
A i w ten sposób możemy przypisać, gdzie mają ruszyć rycerze, do którego tam dowódcy kolejnego. Udało ci się powiększyć królestwo. Może źle zrobiłem, bo trzeba było pikinierów stąd tu wyciągnąć. Zastanawiam się, on ruszył tak ambitnie w tym kierunku. Nie wiem, czy nie czuje przewagi nad nami. Chyba ma, niestety ma przewagę, więc musimy oddać mu te tereny. Nie ma sensu tu walczyć z nim i tracić teraz nasze wojsko. Tym bardziej, że jakby nas rozbił, a skoro wyruszył na nas, to na pewno miałby szansę nas tu rozbić, no to by było już nieciekawie. Jak tu za to wyglądamy? Przypuszczono na ciebie atak. Okej, zostawiliśmy te tereny. No, zabrakło jednej sztuki tutaj, jakiegoś wroga. Chociaż jakby przypuścić atak tak właśnie, żeby zdobyć ten jeden punkt i uciec, to może warto by było. Zobaczymy, gdzieś tam warto mieć w głowie ten jeden punkt zwycięstwa. Zawsze może jest szansa, że dostaniemy coś dla przegranego, ale widzę, że jest czas na kolejny zapis, no kolejna przerwa w tej części. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gra z wami Korle, trzymajcie się, hej i niebawem widzimy się w kolejnym boju w The Settlers 7. Nowe przedstawicielstwo handlowe zostało odkryte przez twego przeciwnika.